Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy. Obecnie mamy tutaj burzę piaskową, która jest bardzo niedobra dla wyspy. Ogólnie nie ma komunikacji lotniczej w ogóle. Oczywiście w mieście jest nie tak źle, ale w innych częściach wyspy jest naprawdę bardzo nieciekawie. W dzisiejszym programie chciałbym nawiązać do mojej wypowiedzi odnośnie kataklizmu, który ma nawiedzić naszą planetę w 2030 roku. Dzisiaj otrzymałem nowsze informacje, więc te problemy zaczną się już praktycznie wcześniej. Zaczną się w 2029, a dokładnie na koniec, ostatni tydzień maja. Już będzie bardzo nieciekawie. Będą duże fale, będą zatapiane niektóre lądy się wynurzą, będą nowe wyspy, niektóre wyspy znikną. Przede wszystkim będzie mgła gazowo-parowa, można powiedzieć, bo to będzie woda, chmury zmieszane z gazami, które będą od wulkanów, będą duże erupcje wulkanów w wielu częściach świata, nie tylko w Azji, ale również i w Południowej Ameryce i na innych kontynentach będzie dużo erupcji wulkanicznych. Jest to proces kosmiczny, drodzy kochani, jest to proces, który następuje co 10 tysięcy lat i ten proces niestety teraz będzie miał niedługo miejsce. Zmiany, które są w klimacie, można już zauważyć naszymi oczami, możemy zaobserwować wysoką temperaturę na biegunach do 20 stopni. W niektórych miejscach są burze piaskowe, w Indiach, tutaj właśnie niedaleko Afryki, na Wyspach Kanaryjskich. Zmiany już możecie zauważyć nawet w Polsce. Zmiany idą, ale bardzo duże natężenie tych zmian będzie właśnie już połowa ostatni tydzień maja, to już zacznie się czerwiec 2029. Do tego czasu trzeba być przygotowanym, mieć jakieś refugi, jakieś miejsce w górach wysoko, nie na plaży, nie gdzieś koło jakiejś plaży, ponieważ tam jesteśmy narażeni na wysokie fale, które będą po prostu zalewać niektóre części lądów. Nie ucierpi tak bardzo północna Ameryka, północna część świata, także Polska prawdopodobnie nie tak bardzo ucierpi, jeżeli już to plaże. W górach prawdopodobnie możecie być bezpieczni. Północna Ameryka też nie ucierpi tak za bardzo, tylko plaże oczywiście z jednej i z drugiej strony. Ale góry nie ucierpią tak bardzo jak na przykład w Południowej Ameryce, ponieważ ta planeta Nibiru zbliża się od południa naszej planety. Także właśnie o tym chciałbym dzisiaj Was poinformować, ponieważ to jest bardzo poważny temat. To nie jest coś małego, to jest po prostu duży kataklizm, który się nam szykuje. I trzeba być po prostu odpowiednio przygotowanym do takiego czegoś. Mój przyjaciel Ether nakręcił również film na ten temat, twierdząc, że katastrofa będzie na 2024 rok. Ja uważam, że możliwe, że 2024 się może coś wydarzyć, bo cały czas się będzie coś działo. Ale to największy właśnie apogeum tego problemu, właśnie zalewanie tych lądów i trzęsienia ziemi, wulkany, no to po prostu nastąpi, ja uważam, na ostatni tydzień maja 2029, czyli początek czerwca, można tak powiedzieć. Jest to oparte na wielu opiniach, wielu jasnowidzów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, jak z Indii na przykład. Wiem, że osoby specjalne w Indiach wiedzą o tym, że tak będzie. Mają informacje na ten temat i po prostu to jest rzecz sprawdzona, to jest rzecz pewna, że takie coś się będzie miało miejsce. Chyba że zdarzyłby się cud, żeby tą planetę jakoś przesunęli albo wrzucili w inny wymiar, co nie wiem, po prostu sam czekam na informację, zobaczymy jak będzie. A w każdym razie taka sytuacja będzie miała miejsce i trzeba być na to przygotowanym. Mieć odpowiednie zapasy żywności, jak mówiłem, środków opatrunkowych.
będzie też potrzebne dużo, dużo opału, dużo drewna opału, jakiegokolwiek opału, ponieważ będzie temperatura Ziemi w związku z chmurami, które będą w atmosferze, będzie bardzo niska i trzeba będzie utrzymywać ogień. Ogień będzie trzeba po prostu utrzymywać, podsycać cały czas, żeby się palił, żeby po prostu nie zgasł. Bo będą takie sytuacje, że ten ogień będzie po prostu gwarantem przeżycia. Jak również kubek czystej wody będzie bardzo w cenie, ponieważ woda będzie jakby zanieczyszczona wieloma środkami, które są niezbyt ciekawe i po prostu czysta woda to będzie w cenie złota praktycznie. To by była taka informacja dla Was i jeszcze raz ja od siebie Was serdecznie pozdrawiam. Będzie e-mail pod moim YouTube'em, możecie pisać, możecie zakupić aron mineralny, jeśli chcecie. Ja od siebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.